Już po raz piąty w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej zorganizowano Dzień Kobiet. Tradycyjnie tydzień po 8 marca dyrektor ośrodka Henryk Waląg zaprasza wszystkie panie z gminy Łużna do wspólnego świętowania. Jak co roku w pierwszą niedzielę po Dniu Kobiet, czyli po 8 marca, lub jeżeli tak się zbiegną daty, że 8 marca, w Gminnym Ośrodku Kultury już od wielu lat staramy się zorganizować spotkanie dla pań z terenu naszej gminy. Udaje się to zawsze. Przeważnie panie przychodzą w dużych ilościach, mogą oderwać się od swoich codziennych obowiązków, czyli obudzenia dzieci, pójścia do kościoła, ugotowania obiadu, posprzątania, podania mężowi gazety i nareszcie mogą się tutaj, prawda, udać do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie czeka na nich koncert specjalnie dla nich przygotowany, oczywiście z poczęstunkiem, kawka, herbatka, ciasteczko. Szanowni panowie, tutaj zwrócę się do panów, każda kobieta pragnie być podziwiana, zauważana, kochana i otaczana troskliwością. Każda potrzebuje ciepła i czułości i to właśnie naszym dzisiejszym koncertem staramy się dać naszym ukochanym paniom, bez których życie byłoby takie prozaiczne, smutne i nieciekawe. 100 lat, drogie panie, żyjcie, bądźcie z nami, bądźcie przy nas, bądźcie dla nas i za to, że takie jesteście, serdecznie wam dziękujemy. Każdy sposób składania życzeń jest dobry. Stąd też za pośrednictwem telewizji internetowej Gorlice TV złożyli je śpiewająco bracia Matułowie wraz z kapelą Łużniowki. Są
Sama uroczystość Święta Kobiet odbyła się w niedzielę 11 marca w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Łużnej. Można śmiało powiedzieć, że zdominował je wspólny występ braci Matułów oraz kapeli Łużnioki. Jednym słowem porwali panie do wspólnego biesiadowania. Yeah.